Temat do dyskusji. Mówienie o historii to także polityka, w takim świecie dziś żyjemy i między innymi o tym właśnie porozmawiamy. Witam słuchaczy popołudniowego programu Radia Katowice. Przed mikrofonem Józef Wycisk i zapraszam do tematu, do dyskusji. Dziś rozmawiamy o tragedii górnośląskiej, czyli o tym, że wyzwolenie spod hitlerowskiej okupacji miało na Śląsku swój bardzo gorzki smak. A czy wiemy już o tej historii wszystko? Jak rozmawiać o wygranej wojnie, kiedy dziesiątki tysięcy Ślązaków zostało wywiezionych na wschód? Czy mówimy o tych wydarzeniach wystarczająco dużo, aby przeciwstawić się innej narracji historycznej? Temat do dyskusji. Naszymi gośćmi są dzisiaj poseł Bolesław Piecha, Prawo i Sprawiedliwość. Witamy serdecznie. Dzień dobry, witam. Oraz pan poseł Tomasz Głogowski, Platforma Obywatelska. Dzień dobry państwu. Ja wiem, nie zaprosiliśmy historyków do studia, no ale przypomnijmy też, że o tragedii górnośląskiej tak właściwie nie mówiono prawie w ogóle przez 50 lat, niemal 50 lat. Po 89 roku również niechętnie. Czy można powiedzieć, że tragedia górnośląska to jest pewna tragedia zapomniana, to jest pewna tragedia, która nie stała się elementem zbiorowej pamięci? Pewnie wiele było wydarzeń w życiu politycznym Polski po II wojnie światowej, które z różnych względów, przeważnie politycznych, zostały albo zapomniane, albo zakłamywane, albo w ogóle odsunięte w niebyt. Przypomnę Katyń, prawda, to cała sprawa. A o tragedii górnośląskiej pewnie nie mówiono, bo sprawa była trudna. Śląsk był przecież dziwnym tworem i to był Śląsk poplebiscytowy. To przecież w 20 roku powoli kuły się granice Polski i kuły się podział Śląska. I ten podział Śląska jest faktem. Ja akurat i moja rodzina, bo jestem autochtonem, znaleźliśmy się w tej części Polski. Jestem z Rybnika, ale przypomnę, że w plebiscycie Rybnik opowiedział się po stronie niemieckiej. Natomiast powiat rybnicki, aż do Racibórza, Włodzisław i tak dalej, opowiedziały się po stronie polskiej i takie ustanowiono granice. Jedna z dzielnic Rybnika dzisiaj leży w byłej części niemieckiej po plebiscycie. Te sprawy, to była pierwsza rzecz. Druga sprawa to była jednak ogromna wielokulturowość i ogromne zamieszanie, jeżeli chodzi o świadomość, głównie świadomość państwową, narodową, ludzi, Ślązaków, którzy mieszkali na tych terenach. Była i ta opcja polska, pewnie idealizowana bardzo przed II wojną światową. Ja pamiętam, że mój dziadek, moja mama zawsze mówili o tym, że to są najpiękniejsze czasy, że tam Polska jest matką. Ogromny wybuch kulturowy polskości, ale po drugiej stronie były też różnego rodzaju inne opcje. Mówię też takich doświadczeń rodzinnych. W Raciborzu, niedaleko, w którym mieszkam, przed wojną, przed II wojną światową, większość mówiła po polsku. Po II wojnie światowej ci, którzy zostali, mówili po niemiecku. Dziwne, ale taki był splot tych ludzi i mniej więcej tych napięć politycznych, tak jak to dzisiaj widzimy, z powodu narodowości na Śląsku aż tak dużo nie byli. Byliśmy Ślązakami, którzy bardziej orientowali się na Polskę i byli ci, którzy mieli ciągle resentymenty niemieckie. Ale ta wielokulturowość zawsze była najsilniejsza, najważniejsza. To było coś, co stanowiło jakby o istocie tego przedwojennego Śląska. No to stanowiło coś, że mamy odpowiednią gwarę i ta gwara wcale nie jest gdzieś tam odsunięta. Żyje, ma, jest powrót do mówienia gwarą. Przed 89 rokiem w ogóle w szkołach i tak dalej nie mówili gwarą. I ta mieszanka w połączeniu jeszcze z działaniami, które były wytworem napięć w styczniu 45 roku podczas tak zwanego wyzwalania ziem śląskich, no, spowodowała pewną mieszankę wybuchową, do tego jeszcze działania sił już absolutnie politycznych. Do tego za chwilę. Panie pośle, czy mówimy wystarczająco dużo o tym właśnie konkretnym wydarzeniu, o tym, jak to wyzwalanie Górnego Śląska wyglądało, między innymi poprzez pryzmat właśnie tragedii górnośląskiej? Na pewno dobrze, że od 89 roku zaczęliśmy o tym mówić i że mówimy, jednak mówimy cały czas. Pewnie niewystarczająco dużo. Wynika to, i wiedza o tym jest relatywnie niewielka na Śląsku, całkowicie marginalna w Polsce, w innych rejonach Śląska. To wynika z paru rzeczy, między innymi z tego, że tragedia górnośląska to pojemne pojęcie. To są zarówno jest tych ponad 200 osób zabitych w Miechowicach w styczniu 1945 roku, kilkadziesiąt, nie wiemy, czy między 30 a 90 się szacuje, tysięcy mężczyzn wywiezionych do pracy w Związku Radzieckim, z których tylko część wróciła. Także dramat tych
kobiet i dzieci, które tu pozostały bez środków do życia, często wyrzucane z mieszkania, no bo skoro tu było mieszkanie zakładowe, a nie ma tego, który pracował w tym zakładzie, no to co się działo, to co robiła Armia Czerwona tuż po wkroczeniu. Wkroczenie Armii Czerwonej na ziemię polskie no, nigdzie nie wyglądało specjalnie jakoś bezkonfliktowo. Natomiast no, musimy pamiętać, że w Poczdamie Związek Radziecki dostał prawo rekompensat strat wojennych na majątku niemieckim i Armia Czerwona miała te granice międzywojenne Niemiec. I tutaj w momencie, kiedy ani prości żołnierze radzieccy, ani ich oficerowie nie rozróżniali, że przechodzą w Stanowski Gór do Bytomia i że to jest ten sam region o podobnej strukturze ludności. Tylko wiecie, że już w tym momencie są w Niemczech i tam mogą bezkarnie grabić i wywozić, mogą zabijać. I mogą także, mają na to zgodę aliantów, wywozić mężczyzn do pracy i realizowali te swoje prawo. I oczywiście dobrze, że od kilku lat także ten termin, ta tragedia Górnośląska powstał, bo on powoduje, że no, ktoś tam się zastanowi, co on oznacza, czego dotyczy i pomału o tych tragicznych wydarzeniach ta informacja się jakoś trafia do świadomości osób, które troszeczkę chociaż się historią interesują. Zaraz wrócimy do tego, czy wyzwolenie było wyzwoleniem, bo to jest oczywiście tutaj nawiązuje do określonej narracji historycznej, która w tej chwili jest bardzo mocno prowadzona przez naszego wschodniego sąsiada, który no, w różnych mediach podkreśla, że mamy do czynienia tam z 75. rocznicą wyzwolenia właśnie, czy Warszawy, czy Śląska, czy innych miejsc, ale do tego wrócimy za chwilę. Natomiast no, przypomnijmy, że w 2011 roku Sejmik Śląski ustanowił ostatnią niedzielę stycznia właśnie Dniem Pamięci o tragedii górnośląskiej. Czy panów tu jeszcze przypomnę, że Sejm przyjął przez aklamację uchwałę w sprawie upamiętnienia 75. rocznicy tragedii górnośląskiej. Ale czy jeśli spojrzymy na to, co wydarzyło się w ciągu ostatnich kilku dni, panów zdaniem to wydarzenie nie mogłoby być upamiętnione nieco mocniej, bardziej intensywnie, w sposób bardziej znaczący? No, wydaje mi się, że mamy jednak pewien niedosyt badań historycznych i opracowań, które w tym terenie, w tej obszarze w tragedii górnośląskiej były poczynione. Sama liczba wywiezionych, liczba represjonowanych 30, 60, 90 jest niepełna. To nie tylko były wywózki, nie mówię o normalnych morderstwach, które były popełniane przez czerwonoarmistów. To nie były tylko wywózki w głąb Rosji, ale część tych Ślązaków, Polaków, która wróciła, była kierowana przymusowo do kopalń, na przykład uranu w wałżyckich kopalniach. Mój krewny, no może powinowaty, mąż mojej ciotki, był w swoim czasie wywieziony do kopalni Torres po przywozie ze Związku Radzieckiego, stracił zdrowie i zmarł na raka płuc. No, taka jest kolejność losu, jeżeli się pracuje w kopalniach. Ta tragedia ciągnęła się latami, nikt o niej nie mówił. No, też była dużo wstydliwa sprawa. Wstydliwa sprawa to są w zasadzie obozy koncentracyjne, które gdzieś tam zbudowano. Nieśmiało mówiono tylko o obozie w Łambinowicach, tam gdzieś pod Górą Świętej Anny, ale całkowita cisza była o tych obozach, które były lokalizowane tu na terenie metropolii śląskiej. Zgoda Świętuchowice i Jaworzno. Jaworzno, prawda? O tym było cisza. Natomiast jeszcze w tych moich takich zasłyszanych powieściach od ojca i od dziadka było też tak, że Rosjanie prowadzili nastawili określone swoich żołnierzy do tego, że jak wkroczą w teren Rzeszy, to mogą robić, co im się podoba. I było przyzwolenie absolutne, o ile jeszcze w tych starych, poplebiscytowych, polskich miejscach próbowali się powstrzymać od tych agresywnych zachowań, to po przekroczeniu tej granicy, mówiłem o tym, że Rybnik to jest Grawinca dawna, tam już była absolutna samowola. I ta samowola... No stąd właśnie te działania samowola, głównie w Bytomiu, w nie wiemy dokładnie, dalej, czy ta tragedia górnośląska to są tylko masowe mordy. Nikt nie policzył, ile było takich sytuacji na ziemiach i tak dalej. Niewiele wiemy o tej regionie opolszczyzny, który był absolutnie autochtoniczny, mówił po śląsku czy po polsku. I tam także były bardzo masowe represje na ludności miejscowej. Za mało wiemy. Myślę, że nasi naukowcy tu lokalni chyba troszeczkę przespali albo nie mieli narzędzi, albo nie mieli też zgody. Albo nie ma źródeł.
Tak, proszę bardzo, panie profesorze. Ja myślę, że należy przede wszystkim wyrazić szacunek dla tych wszystkich, którzy organizują różnego rodzaju imprezy upamiętniające tragedię górnośląską. Ja też się staram jakoś ją obchodzić. W zeszłym roku składaliśmy z kolegami samorządowcami kwiaty w ruinach trudnych do odnalezienia obozu w Lasowicach pod Tarnowskimi Górami. To też warto podkreślić, że w 2013 roku został nakręcony bardzo cenny film Lasowice, obóz dwóch reżimów. To był obóz, który był najpierw obozem niemieckim, gdzie początkowo byli Żydzi, ale także jeńcy brytyjscy czy radzieccy. Później przejęty przez struktury komunistyczne i był obozem dla Ślązaków. Ten film w 2013 roku z dużym w Tarnowskich Górach się spotkał odzewem, bo powiedzmy ludzie miejscowi jeszcze starsi pamiętali ten obóz, ale ślady fizyczne już naprawdę trudno znaleźć, jakieś tam resztki kamieni. W tym roku byłem na uroczystościach Tworogu, które władze gminy zorganizowały bardzo podniosłych. Po mszy była pod urzędem gminy, było złożenie kwiatów, była prezentacja kilku filmów na temat tragedii górnośląskich i mimo, że było zimno i trochę deszczowo, to bardzo dużo ludzi się zebrało. Oczywiście nic nie przebije pewnie tych rekonstrukcji wydarzeń w Miechowicach, które od kilku lat są robione przy szkole, tam przy bunkrze, na bardzo wysokim poziomie. To gratulacje dla tych, którzy je organizują. Ale na pewno należy tego robić więcej. I też się cieszę, że zarówno Senat, jak i Sejm przyjął przez aklamację projekty uchwał dotyczących tragedii górnośląskiej. Ja się także podpisałem początkowo pod tym projektem. Myśmy złożyli go pani marszałek Sejmu jako posłowie Koalicji Obywatelskiej. Cieszę się, że pani marszałek go przyjęła i przedstawiła jako projekt prezydium Sejmu. Został przez aklamację przyjęty. I a propos pana redaktora pierwszego pytania, czy dużo o tym wiemy. I kiedy ten punkt był w sali obrad, kiedy w trakcie odczytywania, kiedy pani marszałek przeczytała, że projekt uchwały pojętujący tragedię górnośląską, kilku kolegów z różnych regionów się spytało mi, o co chodzi, jaki to jest temat, jakie to wydarzenie. Nie? Oczywiście ta krótka, ale bardzo taka wyważona, ale też wstrząsający treść tej uchwały, on generalnie wytłumaczył, o co chodzi. I bardzo dobrze, że tę uchwałę przyjęliśmy. Ona była przyjęta tuż po uchwale upamiętniającej wyzwolenie obozu w Auschwitz. I to pokazywało, że te wydarzenia dzieliło kilka dni, a jak bardzo się różniło, kiedy jednak wyzwolenie obozu, co oczywiste, przyniosło tym, którym dało się przeżyć życie i radość. A kilka dni później ta sama armia, te same oddziały dokonują innych czynności kilkadziesiąt kilometrów dalej. Dobrze, że to zostało tam 75. rocznicę upamiętnione. Dużo jeszcze jest do zrobienia. Zwłaszcza, że jeszcze przecież żyją ci, którzy mogą pamiętać, co ich dziadek opowiadał. To że jeszcze ten przekaz jeszcze gdzieś jest i warto, żeby ktoś pokusił się o takie badania. Natomiast niewątpliwie mamy mało źródeł, no ale Jaworzno to nie tylko symbol Zagłady Górnośląskiej, ale to też symbol przecież obozu filialnego Auschwitz. Sądzę, że było bardzo trudno z powodu takiej konstelacji władz w Polsce przez 50 lat. No, trzeba przyznać, że część naszych obywateli również się przyczyniło do stworzenia tych określonych obozów prowiniencji komunistycznej, nawet więcej. Natomiast muszę też powiedzieć, że z drugiej strony było to po pierwsze niewygodne, po drugie gdzieś dostatecznie dobrze zniszczono wszystkie możliwe dokumenty. I to mnie zastanawia, bo mamy wiele różnych archiwów, wiele różnych tych. Być może tych dokumentów było mało, albo może tak samowola była Armii Czerwonej i tych pierwszych dni po wkroczeniu Armii Czerwonej na teren tej części Śląska, która była Rzeszą, prawda, w tym starym plebiscytowym znaczeniu, że być może o tym niewiele wiemy. Czy jest to do odtworzenia? Pewnie świadkowie żyją, albo przynajmniej ci, którzy gdzieś tam słyszeli. Natomiast sądzę, że archiwa również powinny zostać w jakiś sposób. Być może część tych archiwów gdzieś tam istnieje na wschodzie, ale ja tego nie wiem. Pewnie musieliby się wypowiadać historycy i szkoda, że pan redaktor historyka nie zaprosił. To do innej audycji, przy innej okazji, bo do tego tematu oczywiście wracamy w Radiu Katowice bardzo często. Ale proszę panów, czy też pewnym problemem, jak mówić o tych wydarzeniach, nie jest to, że właściwie budzi kontrowersję to, jak nazwać obozy, prawda? Świętochłowice Zgoda na przykład. No tam trafiali Ślązacy podejrzewani o wrogi stosunek do władzy, ale nie tylko tam też trafiali przecież żołnierze AK, tam trafiali właściwie wszyscy podejrzewani o wszystko, o cokolwiek. Czy to nie jest też pewien problem, jakby tego, w jaki sposób o tych wydarzeniach rozmawiać, jak nazwać te miejsca?
No i to jest bardzo duży problem, prawda? Być może obóz koncentracyjny byłoby za dużo, ale też normalny, zwykły jakiś obóz internowania za mało. Nie znam w polskim języku takiego słownictwa, które by gdzieś to łączyło. To nie było tak całkiem przypadkowo, oczywiście, ci, którzy tam trafiali. Niemcy mieli określone listy, były to tak zwane grupy, które dzieliły Ślązaków na obywateli pierwszej, drugiej, trzeciej i czwartej kategorii, prawda? Generalnie większość Ślązaków autochtonów miała tak zwaną trzecią grupę. To znaczy nie Niemcy, prawda? Ale jeszcze nie Polacy, czyli ich tam gdzieś ograniczeni. Ta trzecia grupa była kopalnią normalnych interpretacji i widzimisię pewnie szeregowych twórców tego przedsięwzięcia. Ja nawet nie wiem, czy istniały określone rozkazy tworzenia takich obozów, jak tam to działało i tak dalej. Wiemy tylko, no ale to już po faktu, że jeden z komendantów, prawda, no, wyemigrował do Izraela i zmarł. I nie było nigdy osądzony, a być może to była kopalnia wiedzy o tym, co się w tych czasach na Śląsku, to co dzisiaj opisuję, jakie tragedie górnośląską działo. To są rzeczy, które trzeba nazywać wprost. To były obozy, na pewno były obozy gdzieś pomiędzy obozem pracy, obozem koncentracyjnym. Obozy komunistyczne prowadzone, tak jak tutaj pan poseł powiedział, nie tylko przez sowieckich funkcjonariuszy, także przez obywateli polskich komunistycznego reżimu. Oczywiście jest to rzecz trudna i bardzo nieznana, dlatego trzeba oczywiście ją przekazywać. To ja pisałem doktora do tygodniku Społeczno-Kulturalnym Przemiany, który się w latach 50. ukazywał na Śląsku i była chwila takiej odwilży. Pamiętam tam artykuły, że często po wojnie gorzej traktowani byli ci, którzy byli w Związku Polaków w Niemczech, niż ci, którzy byli w Komunistycznej Partii Niemiec, prawda? Bo jeżeli ktoś był Polakiem w Niemczech i nie bał się być Polakiem w Niemczech, nie bał się być działaczem organizacji polskich w Niemczech, już które pomału ogarniał faszyst, to można było założyć, że także nie będzie się bał komunizmu. I taki był najbardziej podejrzany i najbardziej go trzeba było jakoś zneutralizować. I to niestety, to wszyscy wiemy, że nazwiska na Śląsku nic nie mówią, bo brzmienie, czy ono jest polskie, czy niemieckie, nie ma większego znaczenia, także wiemy, że do tych obozów trafiali i ci, którzy się czuli Niemcami, ci, którzy się czuli Polakami, dla nich to był pewnie największy dramat, że już pod polską administracją tworzącą się oni trafiają do jakiegoś obozu, z którego wielu z nich tam zakończyło swoje życie. Trudno powiedzieć, czy to był dla nich dramat, bo oni jednak, Armia Radziecka była całkiem inaczej odbierana tutaj na tych terenach, zwłaszcza tych terenach przedplebiscytowo niemieckich. Ona była absolutnie, no, określona była jako swołocz, jako dzicz azjatycka, nieuzbrojona, nie umiejąca czytać, która była nastawiona na gwałty, na różnego rodzaju przestępstwa i rabunek. No, tak się dzieje oczywiście w czasach wojny, natomiast nie sądzę, że władze polskie, które próbowały tu stworzyć, przypomnę Jerzego Ziętka, który przecież też tutaj działał i wcale nie zapisał się źle, jeżeli chodzi o tragedię górnośląską, bo próbował temu wszystkiemu się jakoś tak tam sposób przeciwstawić. Że była nawet taki list do władz radzieckich z podaniem liczby nazwisk, tych, których się udało zidentyfikować z prośbą o ich zwolnienie. Część, o dziwo, została nawet zwolniona. Tak. Niektórzy historycy mówią, że jednak byli zwalniani ci, którzy się już do pracy nie dawali tam na wschodzie. No, część zapewne w wyniku tych działań polskich władz komunistycznych udało się zwolnić. Część do domów powróciła. Ja myślę, że nie było po prostu administracji, która była w stanie to ogarnąć ze strony polskiej. Ona była raczej ściśle zespolona z NKWD i ze służbami Armii Radzieckiej i tak dalej. I najgorsze jest to, że można powiedzieć, że jakby Armia Radziecka dokonywała tych rzeczy za przyzwoleniem aliantów, którzy wyrazili w potrzebie na to zgodę. Wyrazili zgodę na pozyskiwanie także siły roboczej w celu odbudowy Związku Radzieckiego po wojnie, więc mieli na to po prostu zgodę podpisaną przez Anglię, Francję i Stany Zjednoczone. I w ten sposób tych kilkadziesiąt tysięcy ludzi oczywiście tej zgody nie potrzebowali, no ale to sam fakt udzielenia takiej zgody jest tym bardziej godny potępienia. No to już tłumaczy chociażby 50 lat milczenia, prawda? Żadna ze stron nic nie powiedziała na ten ale temat. Żeby już być może sprawa była marginalna, ale nie sądzę, żeby 50, 60, 90 tysięcy osób, które zostały wywiezione z tego 20-25%, niestety nigdy nie wróciło z tych syłki. To nie jest problem malutki. Tak, no my mówimy o ludziach, bo ludzie są najważniejsi, ale przecież to nie tylko chodziło tutaj o wywózkę ludzi, tu także wywożono przecież wyposażenie zakładów przemysłowych. Wiele z tych zakładów w 1945 roku nie było w stanie uruchomić działalności, uruchomić produkcji, bo nie miało maszyn. Ale ponieważ już powoli musimy kończyć nasze dzisiejsze spotkanie, odnieśmy się trochę też do współczesności, no bo wszystkim nam zależy na tym, żeby budować jak najlepsze relacje z Rosją, bo niby dlaczego miałoby być inaczej, ale z drugiej strony wiemy, że w tej chwili w Rosji modna jest ta narracja taka mówiąca o tym, że
że oto te ziemie były wyzwalane, wyzwalane olbrzymią ofiarą Armii Czerwonej, a tutaj nikt nie chce być im wdzięczny. Jak na to reagować? No i to jest bardzo trudny problem. Obserwujemy różnego rodzaju narracje historyczne, które troszeczkę inaczej opisują historię niż jeszcze kilkanaście czy kilkadziesiąt lat temu. No przykładem jest chociażby pan prezydent Macron, który również mówił, chyba dzisiaj, nie? Na Uniwersytecie Jagiellońskim o nowej narracji historycznej i wszystkie państwa ją tworzą. Sądzę, że taka jest dzisiaj prawda. Rosja jest potężnym graczem, jest mocarstwem. Nie zapominajmy o tym. To jest mocarstwo nastawione militarnie, które nosi na sobie plecach czy piętno imperium i to potężne imperium i próbuje i robi to wyjątkowo skutecznie nadać historii nowy wymiar. No przecież druga wojna światowa zaczęła się w 1941 roku, a nie gdzieś tam w 1939. I musimy się temu przeciwstawiać. Musimy jednak argumentować i uruchamiać wszystkie możliwe siły, również poza granicami naszego kraju, żeby po prostu mówić o faktach, a nie o tworzeniu nowej prawdy historycznej. Panie pośle, jak tu budować teraz? No właśnie, tym bardziej, że Putin, który przecież nie jest nieśmiertelny, kiedyś odejdzie, swoimi działaniami teraz taką przepaść wywołuje, że tak też zatruwa pewnie młode pokolenia rosyjskie, które nie będą w stanie przyjąć tak łatwo prawdy, gdyby nawet tam zakładamy, że załóżmy, daj Boże, że się sytuacja polityczna w Rosji poprawi, będzie to kraj w miarę demokratyczny, będzie można mówić prawdę, to przecież jeżeli się przez ileś lat słyszy jedną narrację, to trudno nagle przyjąć do wiadomości całkowicie odwrotną. Także oczywiście są te rowy pokopane coraz szerzej. Nie wiadomo po co, bo przecież jakiś cel musi mieć władca Rosji, żeby taką teraz wielką falę tej kłamliwej propagandy historycznej tworzyć. Czy chce przykryć tym jakieś swoje kolejne plany, czy swoje wewnętrzne problemy, tego nie wiemy, ale na pewno niczego dobrego to nie wróży, taka wzmożona, nawet jeżeli to tylko wynika z 75. rocznicy, ale strasznie wzmożona narracja zakłamywania historii przez Rosję. No ale się też nie ma co dziwić, bo po krótkich olwiczy tej stalinowsko-chruszczowskiej, która nastąpiła po śmierci Stalina i tej krótkiej pierestrojce Gorbaczowa, nikt prawie nie pamięta o tym. Historia tworzona i konstruowana przez Rosję, przez Związek Sowiecki, jest tożsama. Ona się w zasadzie nic nie zmieniła. Proszę Państwa, dziś trochę o historii porozmawialiśmy, o historii po to, aby przypomnieć o tragedii górnośląskiej, o tragedii, która wydarzyła się na początku 1945 roku właśnie na Górnym Śląsku. A Państwa i moim gośćmi byli dzisiaj pan poseł Bolesław Piecha, Prawo i Sprawiedliwość. Dziękuję bardzo. Oraz pan poseł Tomasz Głogowski, Platforma Obywatelska. Bardzo dziękuję. Dziękuję panie doktorze. Dziękuję, do usłyszenia. Temat do dyskusji.